pierwszy byłam w pracy. Czekaj, załatwię to już. Dobra. Stałam za barem. Brian, to ty? Tak, tak, tu O'Brien. Wciąż masz nasze radio, dobrze. Okej, słuchaj, spróbuję ci pomóc. Dowiedzieć się czegoś o tej kobiecie. Sara Whittaker. Umieściłem ją w waszym helikopterze tamtej nocy. Tak, wiem, dobrze. Ale najpierw musisz coś dla mnie zrobić. Chwila, co takiego? Chcesz czegoś ode mnie? Słuchaj, twoje radio ma cyfrowy wyświetlacz. Wyślę ci zakodowaną wiadomość. Współrzędne. Spotkajmy się tam. Brian, o co tu do cholery chodzi? Bez dyskusji, dobra? Jak poprzednio, wszędzie naokoło będą żołnierze Niro. Nie da się zauważyć. O'Brien bez odbioru. Sherman's Camp. Coraz bliżej. Dick, tu Tucker. Jesteś tam? Tucker, no jestem. Zgaduję, że masz dla mnie kolejną robotę. No dobra, wpadnę do was. Bez odbioru. O cholera, snajper poluje. Kończy mi się amunicja. Okej. Szlak! Jednego czatownika mniej! To ci się już nie przyda.
Mam cię. To się da sprzedać. Wejść. W porządku. Otwieramy. Hej. Myślisz, że wirusy cokolwiek pamiętają o swoim życiu? Wiesz, St. John, mam dla ciebie robotę. Cope. Chcesz, żeby Manny zajął się twoją maszyną? Jest na to tylko jeden sposób. Muszę zrobić parę kursów. Pamiętam. Musisz zająć się obozem łupieżców niedaleko tych spalonych ruder wzdłuż autostrady Cascade. Wiesz, o czym mówię, prawda? Tak, wiem. Daj znać, jak będziesz chciał wiedzieć więcej. Deacon St. John. Amon. Bez wątpienia tego potrzebujesz. Zaraz zamontuję ci tego gnata, okej? Wpadaj, kiedy chcesz. Dzięki, Deacon. Dobra. Gdzie? Mam cię. Muszę się przyjrzeć dokładniej.
Co my tu mamy? Znów mam drop. Okej. To tutaj. Którędy? Tam jesteś. Dobra, rozejrzyjmy się. Dobra, co my tu mamy? Ha, wciąż sobie radzę. Ilu włóczęgów już dzisiaj zamordowaliście, co? No, na pierwszy rzut oka widać. Dobra, jazda z tym. Jasna cholera! Muszę przeładować. To tyle. Cholera, ktoś jest w pułapce. Muszę pomóc. Ej, pomóż! Potrzebuję pomocy! Hej, hej! Będzie dobrze. Zginiesz tutaj, ale wiem, gdzie znajdziesz bezpieczny obóz. Obóz? Jaki obóz? Pokaż mi! Gdzie? Peaceful Lake. Mark Copeland. Tam jest bezpieczny. Już było po mnie! Dziękuję! Dzięki wielkie! Myślałem, że to koniec. Dziękuję. Dziękuję! Dziękuję, dziękuję, dziękuję! Powiedz, że to był St. John. Dico. Oni nie znają. Dobra, leć i nie daj się złapać. Kołb, kierujesz do tego obozu przy autostradzie. Co jeszcze możesz mi powiedzieć? Niewiele. Śledzili jeden z naszych kursów. I za bardzo się zbliżyli. Wysłałem człowieka, żeby to sprawdził. Nie wrócił. A po niego kogoś wysłałeś? Tak. Takiego jednego Deacona St. Johna. Bez odbioru. Dobra, zobaczmy. Co tu się dzieje? Teraz jesteś mój. Zawsze się przydają. Muszę się przyjrzeć dokładniej. Dobra, gdzie? Mam cię. Co chce mi wiedzieć?
wiesz co? Ja... Kursy po surowce. Skąd bierzecie rzeczy do obozu? Gadaj! Obóz. Gość nazywa się Copeland. Ilu ludzi tam mieszka w obozie? Ilu? Ilu pytam? Ja nic nie wiem. Przysięgam, nic nie wiem. Już nie. Weź stój, dziób. Zaraz cię uwolnię. Co? Nie jest... Przysłał mnie Cobb. Chodź, wstawaj. O, mój Boże. Dziękuję. No chodź. Na wypadzie po zapasy. Oni nas śledzili. Nie wiedziałem, co robić. Hej, cicho. Możesz biec? Co? Tak. No to biegnij. Ruchy. Dzięki. Ocaliłeś mnie. Powiem Cobbowi. Tam jest. Po wszystkim. Lewo co? Wraca do was na piechotę. Lepiej wysiłuj od niego. Tak zrobię. Dziękuję, synczu. Bez odmiany. Kolejne trofea.
No i jestem. Muszę dostać się do środka. Czuję smród. Muszę być już blisko.
Wyjście ewakuacyjne. To tutaj. W sumie niewiele zostało. Wszystko rozkradli. Stona. O to chodziło. Muszę oddać go Abi. Adi, mam ten nóż, którego szukałaś. Dziękuję, Niko. Nie masz pojęcia, jak bardzo go potrzebujemy. Żaden problem. Do usług. Otwierać. Hej. A, to chyba ten nóż, którego szukałaś. Bardzo ci dziękuję. Spoko, żaden problem. Come on.